Wiesław Wiewiórka. Jeśli oglądacie ten serial na rowerze, to mam nadzieję, że w kasku. Na podstawie postaci stworzonej przez Melanie Łot. Wannastyczny duet. Gotowy, Edek? Urodziłem się gotowy. Tak myślę. W sumie to nic nie pamiętam. Urodziłem się bardzo młodziutki. Start! W lewo! W prawo! Ostro w prawo przed nami! Kręcaj jeszcze ostrzej! Przechyl! Przechyl! Bieg! Rekordowy czas! Gotowy na stop? Sprawdzić hamulec. Wygląda na to, że na topolowych mistrzostwach z jazdy na wannie będzie ostra konkurencja. Jeżeli chcemy znowu wygrać, musimy być super szybcy. Dobra, wracajmy do treningu. Nazwa zespołu? Wannastyczny duet. Członkowie? Lękosław i Edek. Kapitan zespołu? Współkapitanowie. Tak, ja jestem mózgiem, prezencją, urokiem i siłą, a ty wiewiórką. Tak szczerze, to ja jestem mózgiem, a ty balastem. A co to znaczy ten balast? Waga. Po prostu powiedz, co to jest. No powiedziałem. Przegapiłem. Co to znaczy? Waga. No daj spokój, nie wytrzymam tego napięcia. To znaczy tyle, że jesteś cięższy i możesz pokierować wannę do zwycięstwa. Chodzi o balast. Zrobiłem już nawet miejsce na ścianie zwycięzców. Zdjęcie tegorocznej wygranej będzie dokładnie tu. Co? Przecież wieszam je tam dla bezpieczeństwa. Też wydaje mi się to dziwne, ale te nowe mrożone obiadki zaczęli pakować do mikrofalówek. Lękosław zgłosi się do mojego biura! Właściwie to moje biuro. Ten sklep jest mój, więc biuro też! Jeśli kiedyś o tym zapomnisz, to cię... Nawiedzona mikrofala! Musimy teraz o czymś porozmawiać! Czy chodzi o ten dzień, kiedy prawie się spóźniłem, bo ja... Ile razy mam ci to wyjaśniać? Prawie spóźniony to i tak punktualny! No... Przestań gadać, daj powiedzieć mamie. Mów dalej, mamo. No właśnie. Możesz już mówić. Chciałam... Lękosław, słuchaj! Nie, mama do ciebie przemówi! Czy możesz? No mów, mamo! Ci z Kozi Marketu startują w topolowych mistrzostwach zjazdu na wannie. Dlatego zrobimy to samo. Zasługują na ostre lanie po tym, co zrobili. Wasza piłka zablokowała moją drogę! Nie, to twoja droga zablokowała naszą piłkę. Tak, zachowali się bardzo niegrzecznie. Tamci! Zadzierasz z mamą, to dostajesz w ciry. Słuchaj! Skoro wygrywasz w tym całym cyrku od 3 lat, to jesteś w zespole, wiewiórko. Ale ja... A ponieważ potrzeba 2 osób, a ja jestem zbyt leniwa, żeby się zastanawiać, to daję ci Nestora. Co? Ale ja jestem już w drużynie z Edkiem. Nie słucham. Zespół KitKatesów to wy dwaj. Najlepszy sposób na integrację to być ciągle razem. W dzień wyścigu będziecie dobrze naoliwioną maszyną. Ale co z Edkiem? Wcale o to nie prosiłem. Ale dalej możesz się ścigać, tylko znajdź sobie kogoś do zespołu. Ale to już nie byłoby to samo. Jesteś moim najlepszym kumplem. A ty jesteś moim, Edek. Tak się zrobiło słodko, że normalnie mnie mdli. Zwijaj się! Nie wierzę, że nie rozłączy nas chociaż na chwilę. Dobra, skoro tworzymy zespół, to dajmy z siebie wszystko. Nauczyłeś się już słów hymnu naszej drużyny? Co? Drużyna to ty i ja, dobrze jest zespołem być. Potrzebujesz jeszcze trochę czasu? Ale to głupie. Wyścigowe paski też są takie głupie? Ha, bierzemy się do roboty. Przecież to ma jedno koło. No i po co ci ta cała piana? Dla mojej wrażliwej skóry, a w ogóle to co ty tam wiesz? Zbudowałem wannę, która wygrała 3 lata z rzędu. Tak? A ja jestem kapitanem. Hej, a co z trzecim wersem piosenki? Drużyna znaczy współpraca równych sobie. Od czasu, gdy narodzi się pierwszy... Wracam do pracy. Ale, Nestor! To naprawdę ogranicza moją kreatywność. Ty ograniczasz moją nudną aktywność. Chyba nie będzie łatwo. Na pewno nie. Muszę, siku. Mógłbyś... No przecież próbuję! Au!
Mam dość, idę spać. Spać? O nie! Szef na łóżku. Biorę poduszkę. Poduszka jest częścią łóżka. Potrzebuję oparcie pod szyję. Pióra wuja tatka, jak mogłeś? Bubr, widziałeś Nestora i Lękosława? Tak, pewnie, że tak. Chodzi o dzisiaj! Ale pytała pani o co innego. Skunks, widziałeś Nestora i Lękosława? Dzisiaj? Nie, nie jestem członkiem ich zespołu wyścigowego. No a może pojechałbyś sam? Inteligencji to wystarczy ci za dwóch! Poważnie? Nie! Ty nie wiesz, co to inteligencja! Może naprawdę sam wystartuję? Przegrałbyś sromotnie! Dam radę! A, jesteście! I co słychać w moim zespole? Prosimy, uwolnij nas! Naprawdę cię błagamy! Ptaszki ćwierkają, że kitkatesy wystawiają wannę. I rozwalimy tę waszą rekinowanienkę na drobne kawałeczki, na łuski i ości! Mogę na to odpowiedzieć tylko w dwóch słowach. Ha, ha! Chcemy z powrotem naszą piłkę! Jeśli przegracie z wanną Kozi Marketu, zostaniecie złączeni na wieczność! Na pewno pani chodzi... Na wieczność! Trzeba zbudować wannę! Tędy? Tak! Musimy pokonać Kozi Market, a nie uda nam się to, dopóki nie zostaniemy zespołem. A nie zostaniemy zespołem, dopóki nie... Próbuj! Właśnie tak! Musimy zacząć próbować, Nesto! Ale teraz założysz sobie tę torbę. Szybko, bo nie wytrzymam! Armatka wodna. Puch śnieżny. Dobra, wędka. I tłuszczyk z boczku. Pewnie. Niezła wanna, jak na drugie miejsce. Nestor, pamiętaj lepiej, żebyście wygrali. Bo jak nie? Cześć, Lękuś. Edek, jednak startujesz. Powodzenia, kolego. Nawzajem. Przedstawiam nowego partnera, Słomisław. On jest mózgiem. Edek. Juhu. Twoja czapka, kapitanie. Ojej, dziękuję. Dziękuję, Majtku. Liczyłem na współkapitana, no ale niech ci będzie. Nadszedł czas, żeby oficjalnie rozpocząć tegoroczne topolowe mistrzostwa zjazdu na wannie. Gotowi do biegu. Armatka wodna! Raz, dwa, trzy! Wanno Rekin Turbo, aktywacja! O nie, ci znowu nas doganiają! Brawo! W lewo! Brawo, w lewo! Wylewaj tłuszczyk! Brawo! Coś czuję, że będzie bolało! A Słomisław! Mój bus! Muszę pomóc Edkowi! Serio, muszę! Rozumiem cię, partnerze. Od tej chwili sam poprowadzę. Dzięki, kapitanie. Już idę, Edek! Czekaj! Przecież jesteśmy razem! Mam cię! Dzięki, kolego! Wszystko dla dobra drużyny! Ja jestem pod wanną! Cieszę się, że mama Nestora w końcu rozkuła ten łańcuch. Była bardzo zadowolona z przegranej Kozi Marketu. A w ogóle to co się z nim stało? Pomocy! Czy ktoś nas słyszy? Pomocy! Mogłabyś podać nam linę? Jasna sprawa. Dziękuję! Dziękuję!
Mam nadzieję, że rekinowanna umie pływać! Nie! Czekaj! A to wasza piłka! Tak, uśmiech nie schodził z jej dzioba. A teraz czas na tegoroczny dodatek na ścianę zwycięzców! No ale to tytuł oszuści! Patrz na zdjęcie, Edek. Skup się na obrazku. Mama pani matki Nestora. I wtedy okazało się, że to nie jest sos jabłkowy, tylko brud z paznokci. Ale obrzydliwa historia. Jeśli nie znosisz prawdy, to nie wsiadaj do autobusu. Staruszkowie, geriatryczne klejnoty naszej społeczności. Proszę, ustąpię pani. Dziękuję. Ustąpiłbym panu, ale niestety choruję na leniuchoźlicę. Przecież i tak tutaj wysiadamy. No chodź. Proszę nie, ja nie chcę. Stoliadaczkę! Ona mnie nie cierpi, a ja się jej boję. Trudno, zajmiesz się babunią przez ten weekend, bo ja mam wyjazd do szkoły cyrkowej. Nie, nie zrobię tego. Oj, zrobisz. Zjadłam wszystkie twoje miętówki i teraz mój oddech jest zimny. Babunia jest stara i delikatna. To prawda, trzymam się dzięki moim kruchym kościom i molom. Jeżeli cokolwiek jej się stanie, jak mnie tutaj nie będzie, to za to zapłacisz. To do zobaczenia, mamo. Jak się dzisiaj czujesz, babu? Ja chcę herbaty. Nie wytrzymam tego. Herbatę, jestem stara. Herbata imbirowa. Świetny wybór, Nestor. Zwalcza zapalenia stawów, pomaga na trawienie i, co też ważne, redukuje wzdęcia. Zebrało ci się na gazy? Nie, może? Daj mi spokój. Hej, Lękosław, co sądzisz o staruszkach? Ty sobie żartujesz? Starsze osobniki to wielkie bogactwo wiedzy. Obok dzieci i dorosłych są naszym największym skarbem. No to mam dla ciebie wspaniałą niespodziankę. Jesteś pewien? Nie chciałbym cię pozbawiać wspaniałego czasu z babcią. Ogranicza mój styl. Nigdy nie pozwala mi rapować. Nestora, styl to drink i ład. Mam niezły fil, a ta plama skąd? Założę mami golf. Co założysz? Nieważne. Nestor, chodźmy do domu. Babuniu, to jest Lękosław. O, droga mamo pani matki Nestora. To będzie zaszczyt gościć panią u siebie w domu. Nie odważysz się. Odważę. Proszę się nie bać, mamo pani matki Nestora. Ja odpowiednio się panią zaopiekuję. Droty? No wiem, ja też byłem przeciwko przez te ekstremalnie niebezpieczne ostre końce, ale presja otoczenia mnie przemogła. Proszę zobaczyć, jaką mamy szaloną zabawę. Ta, szalona. Voilà, pieprzna polędwica wołowa, zielony groszek sote i pieczony słodki ziemniak. Dobra, to jedzmy. Przeżuwanie wymaga dużej gęstości kości zębów, a do picia nie potrzeba prawie niczego. Ja umiem żuć. Ptaki muszą przeżuwać za siebie i za swoje dzieci. O tak. Nie, proszę, przestań, nie, dlaczego nie przestajesz? Nie jestem zmęczona. Proszę pomyśleć, mamo pani matki Nestora, przecież już 12 po siódmej. Musi pani wypocząć na jutrzejszy super świetny dzień mega odlotowych zajęć. Jakich zajęć? To miała być niespodzianka, ale... Tadam, proszę, tytuł, zdrab zadanie z listy. Zwykle nie śmieszą mnie takie ostre żarty, ale to jest... Witaminy drzemka, zabawa kartonem drzemka, technologia, której nigdy nie zrozumiesz, kupowanie serwetek drzemka, nawodnienie drzemka, drzemka, sen drzemka. Chce pani coś dodać? No, chciałabym jeszcze przeskoczyć coś bardzo wielkiego na motocyklu. Bardzo pani zmęczona, to zdanie przecież nie miało sensu. Do zobaczenia rano, mamo pani matki Nestora. Jeszcze się przekonamy. Co to było? O, powiedziałam. Jeszcze się przekonamy. To niemożliwe. Dobranoc. Mamo pani matki Nestora, czas wstawać, proszę założyć szczękę. Już raz to robiłem. Edek, co ja teraz zrobię? Mam pewien pomysł. Kiedy byłem małym chłopcem,
miałem jedną kartkę papieru, którą nazwałem Irena. Ale kiedy pewnego dnia zniknęła, wziąłem kartkę i zrobiłem plakat, w którym prosiłem osobę, która znajdzie Irenę, żeby mi ją zwróciła. Jeśli to była twoja jedyna kartka, to plakat zrobiłeś właśnie z niej. Nie bądź głupkiem. Co ja zrobiłem? Irena! Tylko, że ja nie mogę rozwieszać plakatów. Nestor może je zobaczyć, a ja nie chcę, żeby wiedział, że zgubiłem mamę jego pani matki. Halo? Potrzebuję czegoś od ciebie, drogi. To przecież mama pani matki Nestora. O, tak bardzo się o panią martwiłem, szukałem. W mojej walizce jest para skórzanych rękawiczek. Włóż je do brązowej, gładkiej torby i zostaw w śmietniku przy bibliotece. Jak w śmietniku? A może pani po nie przyjdzie? Ale ja już nie przyjdę. Dostałam szansę, żeby się wyrwać i znowu żyć pełnią życia. I ją wykorzystam. Chwila, obiecałem, że się panią zaopiekuję. No dawajcie mi ten kask, teraz moja kolej. Gdzie ona jest? Nie powiedziała, ale dźwięk małych silników i ten kask. Poleciała w kosmos. Na torgo kartowy. Daj te rzeczy mamie pani matki Nestora i sprowadź ją tutaj z powrotem. Ja odciągnę uwagę Nestora. To naprawdę ważne. To nie ja. Przestań rozpraszać osła. Sorka, Nestor, chciałem ci tylko powiedzieć, że twoja babcia dalej jest u mnie. Cała i zdrowa. Nie wydarzyło się nic nieprzewidzianego ani strasznego. Także ten... Dobrze, świetnie. Mam to w nosie. Do roboty. Telefon do Lękosława w sprawie starszej pani niespokrewnionej z Nestorem, która wcale nie zaginęła ostatniej nocy. Dziękuję. Lękosław, to okropne! O nie, co tam się stało? Dwa razy mnie zdublowała, no a potem jeszcze zepchnęła mój wózek prosto w Belesiana. Jest doskonałym kierowcą. Ty poszedłeś się z nią ścigać? To był jedyny sposób, żeby chciała wrócić. Jest świetną negocjatorką. No ale dobrze chociaż, że ją masz. Nie, jest także niesamowitą kłamczuchą. To nie do końca tak. Skarbie, myślisz, że mnie to obchodzi? Słucham, brzydzisz mi jak mucha. Mamy pomarańczenie, które trochę starsze. Chcieli je wyrzucić, a ja je zjadłem z marszem. Zresztą! Skądź z tym głupim ratem! Mama, jak tam w cyrku? Gadaj, co babunia teraz robi. Czy wzięła tabletki? No i co zjadła? Bekon? Tak, z cebulką! Daj mi ją do słuchawki! Nie mogę, jest na spotkaniu tajnym w toalecie. Drzemka! Tajna drzemka w toalecie! Jak następnym razem nie dasz jej do telefonu, to sięgnę do ciebie przez słuchawkę i pourywam uszy! A czy ptaki mają uszy? Lękosław! Musimy ją jakoś znaleźć, no musimy! Lękosław! Babcia ma natychmiast wrócić! Jazda po nią! O-o! O? Co? Czemu? Nie, nie, Edek zrobił ho-ho, jak ho-ho, chodźmy szybko po babunię! Kiedy ja tak nie mówię? Po prostu ją przywieźcie! Nestor? To babunia! Chodź no tutaj! Mama może zaraz zadzwonić. Powiedz jej cześć. I nic o wiewiórce. Nestor, przy kasach wystąpił poważny problem, który bardzo pilnie wymaga twojej uwagi. Później się tym zajmę. Aha. I wszystkie półki są puste i większość okien wybita, a Mildred rozdaje z kasy pieniądze klientom w kapeluszach. Co? Mama pani matki Nestora! Babunia przy telefonie! Mamo, wszystko dobrze? No dobrze, a czego chcesz? Tylko sprawdzam! No dobra, to sprawdziłaś, kocham cię! O, nigdy wcześniej tego nie mówi. Edek, jak? Kiedy ty? Ty nie masz twojego Henia? Oj, Lękosław, musisz sobie takiego załatwić. Rozdawałaś pieniądze klientom w kapeluszach? A powinnam była tak robić? No oczywiście, że nie! To misja wykonana. Edek, to naprawdę nie jest czas na portrety. Powinniśmy... Przestań ruszać ustami. Powinniśmy chyba w tym momencie szukać mamy pani matki Nestora. Lękosław, co ty? Gdzie babunia? Zgubiłeś ją? Nestor, proszę wybacz mi to. Jak mama wróci, a babuni nie będzie, to wyleje nas wszystkich. Wszystkich w całym sklepie i w całym Topolowie. O, nie! Ale ja nie wiem, gdzie ona jest. Irena? Edek, nie teraz. Może i nie uda nam się jej znaleźć, ale sprawimy, że ona znajdzie nas. Jutro wczesnym rankiem można wskoczyć do KitKatesów na motocyklu wyłącznie jutro rano. Wśród nagród mamy kleje do protez, mocne okulary i młodość na wieki. Przegiałeś.
Czemu jeszcze jej nie ma? Na pewno się zjawi. Zaufaj mi. Witaj, młody człowieku. Ja też jestem młodym człowiekiem i przybyłem tu, aby wykonać skok, mój drogi. No pewnie, oczywiście, że jesteś młodym człowiekiem i powodzenia. Ewek, siatka gotowa? Jasne. Oj. To gdzie odbiorę swój klej do protez? Właśnie na nim siedzisz. Co? Nie! 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 Zawsze dobrze jest mieć zapasowy plan. Widzisz? Wszystko w porządku. Nie miałaś powodów do obaw. Nie wydarzyło się nic podejrzanego? Ani razu nie była zagrożona? To jakiś nowy malunek? To jest... No i wtedy ona była... Mamo, proszę! Czekaj! Zwalniam! 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 O, mam nadzieję, że nowy obraz się spodoba. Wersja polska SDI Media Polska. Reżyseria Agnieszka Zwolińska. Dialogi Dominik Kaczmarski. Udział wzięli Artur Pątek, Zbigniew Suszyński, Grzegorz Wąs, Olga Omelianiec, Barbara Lauks, Leszek Zduń, Cezary Kwieciński, Grzegorz Kwiecień, Krzysztof Cybiński i inni.